Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, zawitał w sobotę do Kępna. Jego wizyta związana była z udzieleniem wsparcia dla kandydatów PO z naszego regionu w tegorocznych wyborach do Sejmu i Senatu. Wizyta Schetyny była także okazją do spotkania się na kępińskim rynku z mieszkańcami powiatu. Bardzo się cieszę, że przyjechał zgodnie z obietnicą do Kępna. Przyjechał tu po to, żeby wesprzeć nas, kandydatów do Sejmu, czyli moją osobę i Marcina Gagatka z Oszczeszowa, ale przede wszystkim przyjechał tutaj, żeby się spotkać z Wami, porozmawiać, tak jak to nasi politycy czynią od wielu miesięcy. Spotykamy się z ludźmi, rozmawiamy i budujemy dobry, bardzo dobry program dla Polski. Grzegorz Schetyna udzielił wsparcia dla poseł Bożeny Henczyca oraz Marcina Gagatka z Ostrzeszowa w nadchodzących wyborach. Przyjechałem, bo chciałem tutaj przyjechać, żeby pokazać, że to są ważne wybory i ważna jest mobilizacja przed tymi wyborami. I ważne jest, żeby też wspierać i wybierać takich ludzi jak Bożena Henczyca, doświadczonych wcześniej samorządowców, a teraz bardzo dobrych parlamentarzystów. Bo jest, ma sens, żeby ta Polska lokalna, nasze małe ojczyzny, lokalne społeczności miały dobrych reprezentantów w polskim parlamencie. I wtedy, kiedy dominuje taka sieczka partyjna, kiedy politycznie wszyscy się kłócą, ważne jest, że ten głos z Kępna, z południowej Wielkopolski powinien być słyszalny przy wiejskiej. I Bożena daje takie gwarancje dobrej, takiej sumiennej, rzetelnej pracy, dystansu do trudnych rzeczy i rozwiązywania problemów. Cieszę się, wiem, że jest aktywna i że jest tutaj bardzo lubiana i nie będę tu głosował, bo gdybym mógł głosować, to nie miałbym wątpliwości, żeby zagłosować na Bożenę Henczycę albo na pana Marcina Gagatka, ale jestem pełen takiego głębokiego przekonania, że właśnie tak powinien funkcjonować parlamentarzysta, który ma kontakt z wyborcami, który o nich nie zapomina, który jeżeli tworzy i podejmuje zobowiązania, to po to, żeby je realizować. Lider PO wspomniał także podczas spotkania o programie, z jakim ugrupowanie idzie w tym roku do wyborów. To przede wszystkim Polska Samorządowa, program skoncentrowany na obywatelach i ich sprawach. Mieszkańcy powiatu kępińskiego mieli wiele pytań, a także sugestii, pomysłów, które szef PO z uwagą wysłuchał.